Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Final Fantasy 2 u mnie na kanale. Ostatnio dołączył do nas Leon, zwany też jako Mroczny Rycerz, zwany też jako Czarnowłosy Proto Vergil. Dołączył do ekipy i teraz idziemy bić się z Emperorem w piekle, ale nim zrobimy to, to chcę iść do tego zamku, ponieważ przejrzałem trofki, ponieważ jestem dziwną istotą. I jest torówka za zdobycia ostatecznego miecza i najwidoczniej by go zdobyć musimy pojechać z tą babą. Babo. Ricard przepadł więc. Był cudownym dragunem. Na pewno był zachwycony, że może umrzeć w imię honoru. Myślę, że opuścimy Dice w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Jest tutaj zbyt wiele brutalnych wspomnień. Ach, miałem ci podziękować za uratowanie jaja Wiwerny i za szansę, by ponownie mogła zobaczyć Ricarda. Dlatego chciałbym, byś dostał to. Oto i najbardziej ceniona pozostałość po dragunach. Excalibur. Kiedy Ricarda nie ma, to ty powinieneś władać tym mieczem. Zdobyć to Excalibur. Ona najwidoczniej przede wszystkim, jakby nim, wiecie, była Ultima Weapon jako D, najsilniejsze ostrze. Jako D, najsilniejsze ostrze we Final Fantasy, to wcześniej był Excalibur najwidoczniej. Jasne. Dobra, więc tak. Ogólnie, jak widzicie, wróciłem do podwójnego, wiecie, dual wieldingu z zatrutymi toporami, ponieważ trucizna w tej grze robi robotę. Ogólnie strasznie dziwna sprawa z tym, że najwidoczniej najbardziej cenioną bronią dragunów był miecz, a nie lanca. I wiecie, to nie tak, że te gry nie ustaliły jeszcze, że dragunowie używają lanc, ponieważ no de facto Ricard od początku miał zaekwipowaną lancę i miał w nich poziom, tak więc bardzo dziwne, wydaje się bardzo na siłę. Also sposób zdobycia jest bardzo randomowy. I kiedy naturalnie zdobyłem Excalibura w pierwszej części, tutaj bym się w życiu nie domyślił. I ogólnie z tego, co mi wiadomo, ja zrobię teraz tak, dwa save'y. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co wyczytałem, to jest miejsce bez powrotu. Tak więc ja robię dwa save'y, ponieważ nie wiem, co się stanie, kiedy wkroczę do dungeonu przed nami. Also do piekła wchodzi się jeziorem, ponieważ walić logikę, prawda? To było fajne, ten efekt mi się podobał. Albo jest i powrót z tej strefy bez powrotu. Jade Passage, dobra. Walki włączone i let's go. O tak, i od razu w ogóle widzimy, przynajmniej ja widzę w każdym razie, że... muszę przejść ze sterowaniem, bo to nowy rzut nagrań. 11, 14 i sklep z magią najwidoczniej. Tak, widzę od razu, że mamy tutaj do czynienia z kolorystyką fioletowo-ciemną, ponieważ w Dissidia Final Fantasy, wiecie, w bijatyce, mapą Emperora było coś, co się nazywało Pandemonium i właśnie ono miało kolorystykę fioletowo-ciemną, tak więc fioletowo-czarną, jeśli nie. Osmos X, czy też 10. O nie, moje 5 punktów many u Leona, oh no. Ogólnie... kiedy Firion umarł? To jest fucking weird. Dobra, okej. Okay. Wskrzeszamy Firiona. Nie chcę przypadkiem go zabić. Firion, dobra, nieważne, chuj z tym. O, dobra, udało się. Tak, co właśnie miałem mówić, ogólnie absolutnie dick move i to jest taki najgorszy możliwy scenariusz ze wszystkich. O Jezu, ile pieniędzy. Ponieważ teraz mamy Leona, który tyle co dołączył do ekipy i który jest under level as fuck i który będzie głównie, wiecie, kłodą pod nogami, co wcześniej nie było dużym problemem. Ale teraz jest, ponieważ jesteśmy na końcu gry i walki będą najcięższe.
O dziwo, Leon ma bardzo dużo umiejętności związanych z różnymi brońmi, więc nie mam bladego pojęcia, czemu jego damage jest taki żałosny. A dobra, nieistotny. Hellfire! Dobra, więc co my tu mamy? Mamy trzy pary drzwi i jedną skrzynkę na górze. Zobaczmy, jak szybko będziemy musieli wyłączyć walki w tej lokacji. A no tak, Leon ma zakupiony sztylet, dobra. Właśnie nie pamiętam dokładnie. Dobra, jestem ciekawy, co zabiło Firiona wcześniej, bo akurat coś tam gadałem, zamyśliłem się i nie zwróciłem uwagi. Ale to jest super nieistotne. Nóż Leona wzrósł. O, czyżbym trafił od razu w fabułę? Na to wygląda. W takim razie, skoro dotarliśmy tutaj, to wyłączymy sobie walki i przejdziemy resztę drzwi. Ponieważ mam wrażenie, że ten dungeon będzie nieznośnie długi i tak się jeszcze nawalczymy. O, prostokątne pomieszczenie. Wybornie. Moje kurwa ulubione. Ciekawe, czy wrócą też w Final Fantasy 3. Diamond Maze. Dobra. Czy warto? Okej, dobra, pozbędę się w takim razie włóczni u niej. Niech używa buzdyganu. O, okej, czyli tak, trafiłem od razu w fabułę i reszta jest totalnie zbędna, oczywiście, jakby kuźwa inaczej. Walki włącz. Jaka sytuacja jest tutaj? Skrzynka na dole, drzwi przed nami, skrzynka na górze. Oj, tak by widzę, że... To wielki Marlboro, podstawowego rozmiaru. Leon! Jesteś śmieszny! Już nie, a wcześniej był. To było zabawne. Dało mi to szczęście. Nie! Stop! Stopy! Stopyt! Nie umieraj, kurwa! To jest najgorszy możliwy scenariusz, gdzie Leon umiera na końcu walki, ponieważ Leon w tym momencie musi zyskać D-Rest, wiecie, musi nadrobić manę i nadrobić życie i nadrobić kuźwa wszystko. God fucking damn it. Abyss Worm. O, nice. Tak więc Leon musi przeżyć do końca walki i zgarnąć expo. Najlepiej na nadwątlonym zdrowiu. Oj, mocno biją, mocno biją. Awesome. Chciałem mieć co robić z tymi wszystkimi pieniędzmi, ponieważ naprawdę w tym momencie sklepy nie oferują nic. Ogólnie jest strasznie dziwna konstrukcja, ponieważ... O, to biały smok. Ponieważ de facto sklepy nie oferują praktycznie nic od pewnego czasu, od momentu, wiecie, upgrade'u na Mithril de facto. Więc teraz głównie zdobywamy rzeczy ze skrzynek, a za... O, truciznę go zabiła, nice. A za kasę z walk uzupełniamy głównie potki i inne itemy. Ogólnie jeśli wiecie, zaczniemy dostawać troszeczkę za dużo damage'a, to wracamy do tarcz oczywiście. Tarcze też są spoko, prawda? Cyclone 13! Poziomy, do których idą zaklęcia w tej grze, są całkiem absurdalne. Nie będę tego ukrywał. Dobra. Leon awansuje. Niech nadgania. Kolejny Hellfire. Gra wydaje mi się coś sugerować. Skrzynka na dole, skrzynka na mojej wysokości mniej więcej. I jedne drzwi. Zakładam, że będą pustym pomieszczeniem. O, kolejny salamander. Odnoszę niejasne wrażenie, że ten nóż nie służy Leonowi. Dobra, zostanie włócznie. Może z nią będzie troszeczkę lepiej. A ogólnie tak, ja między poprzednim a tym odcinkiem skoczyłem do Mycidi i kupiłem zaklęcia, żeby Leon coś tam też miał. Nie jestem pewny, czy w ogóle zdążę ich
je, wiecie, wylevelować, ich poużywać i uczynić je przydatnymi, ale welp to jest mechanika gry. I ponownie, wiecie, to jest takie, wyciągam doświadczenie z własnych porażek, z perspektywy czasu, drak jest z przeszłości, to idiota, ale to już często akurat o sobie mówię. Mianowicie, zamiast odwalać tutaj, wiecie, w moją serię z Final Fantasy 6, gdzie umierałem co chwilę i wymyślałem nowe przekleństwa i rwałem włosy z głowy. Jeśli będzie źle, to niekoniecznie tyle, co przebije się na haksach przez walkę, bo tego de facto nie mogę zrobić. Po prostu włączę mnożnik expa i podbiję poziom postacią, żebyśmy szli dalej, że tak powiem. Ale wiecie, póki co idziemy, póki co walczymy, póki co rozwijamy się normalnie. O mój Boże. Widok tych jebanych pomieszczeń będzie mnie prześladował do końca życia, gwarantuję wam to. Już nigdy nie otworzę drzwi ciekawe, co za nimi jest, ponieważ będę się spodziewał prostokątnego, pustego pomieszczenia. Monsters! Blue Dragon! O nie, czekajcie, chłopaki. Stop it. Stop. Przestań bić. Dobra, przeżyliśmy to gówno. Okej. Ty możesz walić, bo masz miecz, który pomija defense. Ty możesz kobieto leczyć. Może w sumie pojedynczą osobę, bo tak jest sprawniej. Ty możesz leczyć wszystkich, bo tak jest, tak jest, tak bywa. Ty nie masz many, więc po prostu rzuć hajpotkę. Zakładam, że ten smok może mieć podatność tylko i wyłącznie na magię. Ooo, absolutely fucking pathetic. Cure naprawdę nie robi roboty w tej grze. Dobra, okej. Jesteśmy zepchnięci do defensywy, ale spokojnie. Najważniejsze to wiara w siebie, pamiętajcie o tym. Reszta jakoś się ułoży. Taką mądrość na dzisiaj mam dla was. Dobra. To było żałosne ostatnio, doskonale. Trucizna go podgryza. To niebieski smok atakujący nas piorunami. Nie do końca, niestety, system żywiołów w tej grze ma jakikolwiek sens, więc po prostu kliknijmy wszystkie żywioły i zobaczmy, co się stanie. Żywiołem Leona jest rzucanie potek na innych. Kurwa. Ulalala. No dobra, czyli tak, Fire Blizzard. Czy ty masz jakąś magię, która faktycznie zrobi nam tutaj dzień, że tak powiem? Flare? Death? Also, Combustion Damage. Obrażenia wybuchów. Ogólnie w sumie dobra, możemy użyć Haste na Firiona i on może machać po prostu mieczem. Dobra, ziomeczek, Leon, niech trzyma nas przy życiu. Haste One. Ponownie zakładam, że tak samo jak w Final Fantasy 1, Haste stakuje się. Ah, karamba. Kurwa, i smok umarł. Ah, a guy nie żyje. Cut close. Okej. Okay. Pirion jest naprawdę dobry z mieczami, więc... No. Cyk. Wskrzeszamy Gaia. Kontynuujmy profilaktyczną naukę
Cure. Cure levelowało. To już 8 poziom, by the way. Okej, that was weird. Lecimy dalej. Kolejny wielki Marlboro. Wybornie. Catclaws są ogólnie szponami dla Monka w Final Fantasy, prawda? Jakby tak ogólnie są kojarzone z tym. U mnie chyba jedynymi, które kojarzy na szybko... Jedynymi, które kojarzy na szybko są te dla Amaranta w dziewiątce. Lubię to, że biały smok to just a fucking enemy. Ale już niebieski smok ze skrzyni to jest poważna sprawa. Trucizna robi naprawdę robotę w tej grze. Kto by w ogóle spodziewał się, że wejście do piekła będzie takie urocze, prawda? Bo to naprawdę urocza lokacja, jakby nie patrzeć. Na szczęście Leon bardzo powoli wspina się, jeśli chodzi o liczbę HP. Bardzo powoli. Dobra, ale co mamy tutaj w ogóle? O, to ciekawe. Czy ja mogę przejść przez wodospad? Nie, nie mogę. A więc tak, pomieszczenie tu. Widzę jedną skrzynię. I bardzo dużo drzwi. To moje ulubione zestawienia. Te z wieloma drzwiami. I patrząc po tym, jaka absurdalna trasa jest do pokonania, to... nie wiem, stoczymy jeszcze 2-3 walki i wyłączymy walki, by nie tracić czasu. O, kocham pomniejszone formy. Kocham. Absolutnie. Czy tutaj coś jest? Nie. Wygląda, by coś tam było, ale nie ma. Nie było nic. Potwierdzam. Wola Boga. Mega Parasite i Ice Lizard. Nie wiem, co robi ten znak zapytania, ale to jest super nieistotne. Póki Maria bije i zabija, to wszystko jest okej. A, to woda zła w takim razie. Interesujące. O, Maria w dalszym ciągu ma swój znak zapytania. Co może zrobić... Czym może być znak zapytania? A zobaczymy, co mamy do wyboru w ogóle. O, świetnie. Co to? Aha, zabieraj magię. Czy to silence po prostu? Curse, stone, toad, amnezja? Może amnezja? Jap. Zabawna wizja. Zobaczyć, wyobrazić sobie postać, która trzepie się sama młotkiem w głowę, by wyleczyć z amnezji. Ale niech w sumie będzie... Niech w sumie będzie na małym zdrowiu. Wyjdzie mu to na... O, szlak! Użyłem maleta przypadkiem. Wyjdzie mu to na dobrą, na dłuższą metę. Ogólnie, co bardzo lubię, to, że na minimapie woda też płynie w wodospadzie. Chimera Sphinx. Ja dobrze wiem, w sensie dobrze wiem, ja podejrzewam, że ta minimapa, która ponownie zakładam, że jest dodana w wersji Pixel Remaster dla ułatwienia eksploracji, to nic innego, po prostu drugi obraz z lokacją, tylko wiecie, pomniejszony i umieszczony w rogu ekranu. Dlatego właśnie woda płynie. Brawo, stary. Leczyłeś się, mając pełne zdrowie. Big brain. Dobra, i myślę, że to jest moment, gdzie możemy wyłączyć walki.
i poeksplorować sobie drzwi. O, potwory. Tak to macie wyłączenia walk. To King Behemoth. Ma poważną muzykę, poważności. Bijmy go. O, widzę, że nie otrzymuje dużo damage'a. Zobaczmy, ile mu wklepiemy. Zobaczmy jego reakcję. Okej, okay, that was kinda pathetic. Chryste, panie, trucizna trzaska go po 300. Trucizna da mu więcej damage'a, niż my mu zadajemy naszymi brońmi. Dobra. Stop it, stop. Nie zabijajcie go teraz. Nie zabijajcie go. Proszę. Kurwa mać. Guy znowu upadł. Fucking fall guy. No nic, najważniejsze to trenować Leona, prawda? O, power shash, sash. Runax. Dobra. Dobra, on już troszeczkę poleczył. Ona ma całkiem sporo MP, więc jest ona leczy. O, Cure się ładnie trenuje. Leon niech ma mało zdrowia. Kto może ładnie, w sensie ktokolwiek może użyć Runaxa, ale komu damy Runaxa? 9, 5. To duża różnica, ale wiecie co? Bardzo kocham truciznę w tej grze. Tak więc dwa topory, it is, pociąg zgadza się ze mną. Dobra, anyway, kontynuujmy. Mamy drzwi tu i drzwi na dole. Nienawidzę tego. Witaj, magu zza jeziora. Zza wodospadu. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi, co tutaj robisz, stary. O! Heist, o, wiecie, heist, heist. Heist uratowało nam dupę w Final Fantasy 1, koniec końców. Tak więc, let's go. Flare jest całkiem beznadziejny, więc się go nauczymy. No a co możemy zapomnieć? Co nam się totalnie nie przyda? Shell, silence. Berserk podnosi atak, dobra, stop it. Scourge jest nieprzydatny, od tego mamy nasze topory. Blind, I guess. Ponownie tak. Poison, whatever. Nie wiem, death. Nie wiem, wiecie, inaczej. Nie, dobra, death. Wyjebać death. Flare jest, haste jest, jesteś okej. I teraz czas na czytanie książki pod wodospadem. Cyk. 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 I zgadliście, cyk. O, czekajcie, mam jeszcze power sash. A tak idzie w górę kosztem defensa, widzę. Wiecie co? O nie, okej, okay, u niego nie aż tak. Co? Czekaj, co? Ile? A tak idzie w górę, ale dosłownie o 3. A, i chroni przed statusami. Jasne. Bramka numer 1, pusta. Bramka numer 2, pusta. Bramka numer 3, jesteśmy na tropie. A więc tak, mamy skrzynię jedną i dwie. Mamy dwie skrzynie i trzy pary drzwi. I tak się... Widzę, że smoki są na hajpie tutaj. O, i widzę, że smoki mają bardzo duży defens. Pathetic. Dobra, nie pamiętam totalnie, na co smok miał podatność, tak więc lecimy z czym się da. Albo wiecie co? Inaczej. Okej, okay, dobra, akurat ona ma dobre Blizzard. On ma dobre fuck it, haste. Tyć, guy.
not bad. Zobaczmy jak, jakiego zabijaka możemy zrobić z Firiona. Okej, okay, takiego. O, proszę, czyli to tu jest przejście. Wampirzycy powracają. Chryste, panie, jaki damage. Love to see it. O, tego nienawidzę za to. Ta walka i jeszcze dwie wyłączamy. Tak, mówiłam to do przodu, mówiłam to do przodu. Betrayal Funk. Betrayal Funk to był przedmiot do rzucenia, z tego co pamiętam, nie? Brzmi jak przedmiot do rzucenia. Ta. A, Confuse, jasne. Wiecie, ja w ogóle w każdych niepoprawnych drzwiach spodziewam się tego, że będzie tam prostokątne, puste pomieszczenie. Zwane jako 3P. Ale i tak, wiecie, zajrzę, bo a nóż. Wiecie, raz na księżyc zdarza się, że w tych pomieszczeniach są skrzynie. I dla tych właśnie chwil żyję. No właśnie. Aegis Shield. Kurwa mać. To będzie pewnie dobra tarcza, co? Ogólnie z tego co kojarzę, tytuł Aegis Shield kojarzy mi się z Dragon Armor, nice. Kojarzy mi się z obroną przed żywiołami. A więc no. Święta lanca. Jap, dokładnie. I zakładam, że to będzie pewnie najlepsza tarcza w grze, co? Czekaj, ty. A, palcerz. Święta lanca. 200. Okej, dobra. O. I niestety, ostatnią osobą dzierżącą za... O, a nie, dobra, dwa punkty, nie warto. O Jezu, Defender daje nam 99% szansy na unik? That's fucking awesome, I love it. Ostatnią osobą dzierżącą... wiecie co? Damy sobie to do lewej ręki. Ostatnią osobą dzierżącą zaturwający topór jest Leon. Czy w ogóle my mamy jakikolwiek tutaj trening w niektórych tych rzeczach? Tak, 10 na miecze, to jest spoko. I love it, love to see it. Ona jest bardzo, bardzo dobrym all-rounderem, że tak powiem. Oj nie, on ma tylko... ulalala. On jest dobry w toporach. Więc chyba topór wraca do niego, a... on dostanie nożyk. Remove. Tak będzie, niestety. Ponieważ nasz ziomal Guy definitywnie nie robi w nożach. To ostatnia walka na tej mapie, ponieważ więcej już nie mogę fizycznie. Trzymał oczywiście Leona na niskim zdrowiu, żeby rozwijał HP, tak abyście pytali. Plus wiecie, teraz jeszcze dodatkowo Leon ma super dużą szansę na unik, tak więc... O, przetrwaliśmy. Ten może będzie trwał w tym... Och... w tym niskim zdrowiu do czasu. Dobra, więc tak, do rozwoju swojego HP. Zakładam, że Blizzard będzie tutaj dobre. Zakładam.
zatrucie. Zakładam, że weszło. Haste na Firiona. Blizzard 6. Ooo, love to see it. Oj. 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 Dobra, Enzak, ty bij. Ty wskrzeszaj. Nie, wróćcie. Ty kastuj magię. Ty wskrzeszaj. I proszę, oby tym razem Guy dotrwał do końca walki. Oj nie, to nie było ładne. To nie było ładne zagranie. Czyli chyba główna ekipa uderza w... Dobrze, przetrwaliśmy. W Blizzard. Ponieważ to robi robotę. Czy ja mam eter? Powinien mieć eter, prawda? Mam sporo eterów. Dobra, okej. Leon, wracasz do gry. Beautiful. Oj. O, najgorszy timeline. Yoichi Bow. Czy mamy kogokolwiek z łukami w ogóle? 7. A ona jest into łuki, ale nie wiem, czy nas w ogóle łuki w tym momencie ustawiają. Okej, okay, like... Okej, okay, that's not impressive. Tak powiem, not fucking impressive. Niestety trzymanie Leona na niskim zdrowiu ugryzło mnie, jak widzimy. Zapomniałem włączyć walk. Misklik. Nie tak miało być. Oh, you motherfucker. Dobra, skrześmy martwych. Guy z naszej niezniszczalnej fortecy mocy stał się całkiem faflaśny aktualnie. Aczkolwiek to bardziej kwestia tego, że wiecie, trzymam go na małej ilości zdrowia. Och, jesteście tacy niesympatyczni. Tak, zabijemy jednego robala, byśmy mieli większą szansę na przetrwanie. Nienawidzę cię. I wiesz co? Zabiję cię po prostu. Walić tego expa. Nie jesteś warty mojego czasu. Umarł. Głupi robak. Dobra, to troszeczkę za mało zdrowia. Uleczmy się. Kto ma dużo many? To be fair, nie ma to żadnego znaczenia. Mamy 99 eterów. Mana naprawdę nie jest problemem. A jako, że używanie cure wzmacnia przyszłe użycia cure, no to używajmy go, bo stonks, prawda? Ogólnie dobra, wiecie co, przejdźmy... O, dobra. Przejdźmy do końca tego dungeonu, w sensie tego... Przejdźmy ten ekran, o, w tym odcinku. A potem się zobaczy i aby z wormy wracają. Bo zakładam, że to nie jest de facto ostatni dungeon, pewnie ostatni dungeon będzie, wiecie, za tym dungeonem. Może mapa będzie miała jakiś mały rozwój, a może wiecie, gadam od rzeczy i wyjdziemy stąd i okaże się, że piekło to jeszcze jedna mapa, bo to jest też jak najbardziej możliwe. Może nie jesteśmy tak blisko końca, jak myślę, że jesteśmy. Byłoby to co najmniej dziwne, ale nie ukrywam, że ta gra jest ogólnie całkiem dziwna, tak? Więc wiecie, wszystko jest on brand. Fascynuje mnie to, co zadecydowało o tym, że Maria stała się czołgiem z największą ilością zdrowia. Maria? Nie wiem, jaka jest wymowa. High Potion. Widzę, że powracamy tylko cały czas z samych walk, więc zaraz ponownie je wyłączę.
Dobra. Włócznia wylewelowała. Protectoring. Czy to... Oczywiście, prostokątne pomieszczenie. Could fucking guess. Fascynuje mnie ten jeden randomowy mag za wodospadem. Jaka jest jego historia? No, i co mamy tutaj? To schody. Dobra, może przejdźmy jeszcze ten ekran. O, to wygląda na... Tak, to będzie koniec. Dojdźmy do portalu. Dobra. Nie mam bladego pojęcia, co się wydarzy, kiedy przejdę przez ten portal. Tak, więc tutaj sobie zakończymy. Ty ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Final Fantasy 2 na moim kanale. Pa, pa!